Cześć kochani, z tej strony Klaudia. Dzisiaj tak przychodzę do was w samochodzie, ale stoję w nim, więc nie przejmujcie się, jak ludzie będą przechodzić obok, bo właśnie wyszłam sobie z pracy i stwierdziłam, dobra, siądę, nagram ten film, bo chciałabym się z wami podzielić o historię moich ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o kwestię wagi. Bo wiem, że dla was to było dziwne, bo ja w pewnym momencie przestałam o tym nagrywać i milczałam po prostu. Natomiast chcę wam się trochę opowiedzieć, co się takiego wydarzyło. Ja wam mniej więcej już mówiłam, że tu były różne problemy zdrowotne, ale też wam opowiem, jak w te kilka miesięcy przytyłam prawie 10 kg i je prawie teraz, i je w zasadzie już teraz zrzuciłam. Jakby jak w ciągu kilku miesięcy, jak w sumie pooglądacie filmy, to trochę to widać. Na pewno to 10 kilo jest widać, bo ludzie choćby na TikToku po miesiącu czasu mi mówią właśnie, że widać, że schudłam, więc wiem, że to widać i pewnie zastanawiacie się, co się dzieje, bo wyglądam inaczej, bo zachowuję się inaczej. A właśnie okazuje się, że to było to. Sięgam po kawkę. Bo tankowałam, więc mam pyszną kawkę z Orlena. Słuchajcie, jeżeli lubicie kawę, to kawa z Orlena dla mnie to jest jedna z najlepszych. Jest na moim drugim ulubionym miejscu. No, ale wracając do tematu. I jak to się stało? Ja gdzieś powiem wam, że od tak naprawdę szczerze, od listopada mam różne problemy, miałam żołądkowe. Różne takie rzeczy, że bardzo często wymiotowałam, bardzo często miewałam jakieś biegunki i coś było ewidentnie nie tak, jeśli chodzi o moje te żołądkowe sprawy, no ale człowiek mówi, a dobra, miałam pecha, zjadłam coś nieświeżego, może się czymś strułam i wiecie, i tak sobie powtarza. Natomiast no, w pewnym momencie już się nie dało tego przeskoczyć. No i prawda jest taka, że do stycznia gdzieś tam się w ogóle tym tak trochę bagatelizowałam, to przyznaję, jakby straszna głupota, ale zrobiłam to, zrzucałam na różne inne rzeczy, no ale w końcu poszłam do lekarza, zrobiłam wszelkie badania, to wiecie, że zrobiłam badania, no i okazało się, że faktycznie z żołądkiem jest coś nie tak, że jest problem z tym żołądkiem. Przyjmuję teraz leki, teoretycznie kawy nie powinnam pić, ale kawa mi aż tak bardzo nie szkodzi, szczególnie jak jest na mleku, więc raz na czas mogę się napić kawy. Chociaż ograniczyłam ją bardzo mocno, ale ogólnie powiem wam szczerze, że właśnie problem z tym żołądkiem bardzo dużo mi dał, ponieważ bardzo mocno mnie zniechęcił w pewnym sensie do tego, żeby jakby ciągnąć dalej dietę. Ja też powiem wam, że właśnie przez to, że tak się źle czułam, to często na przykład nie jadłam w moim okienku żywieniowym, bo po prostu czasem było ważniejsze to, żeby cokolwiek zjeść i udało się nie zwrócić tego, niż wiecie, niż nie zjeść. Więc tutaj jakby kwestia diety, później były święta i wiecie jak to jest, jakby totalnie się to rozwaliło i powiem wam, że tak podejrzewam, że od listopada do grudnia i w styczniu, gdzieś do połowy stycznia, ja faktycznie przytyłam sporo. Jak zobaczyłam na wadze 128 kg, to się załamałam. Ja powiem wam szczerze, ja się po prostu załamałam. I powiedziałam sobie, że mam to w dupie, nie robię. Jakby ja miałam naprawdę tak, moja pierwsza myśl taka była, mam to w dupie, nie robię nic. Jak widać, jestem do bani i po prostu jakby nie widzę sensu w ogóle w tym cokolwiek, co robię i w ogóle jak to i miało być tak super, a jest tak do dupy. Więc tak to układało się w mojej głowie, ale powiedziałam sobie, dobra, to wszystko przecież, co mówiłam do tej pory na tym kanale. Jakby powiedziałam to sobie, poukładałam to w swojej głowie, postarałam się, powiedziałam, okej, trudno, potknęłaś się, to nie znaczy, że teraz musisz przerwać i obrazić się na cały świat i na siebie. Więc stwierdziłam, okej, małe kroki, powoli znowu wracam. Nie chciałam się tym dzielić, bo po prostu w mojej głowie jeszcze sobie tego nie poukładałam. I po prostu no bardzo mocno siebie winiłam, bo to była moja wina, bo sobie za bardzo pozwalałam, tak? Jak miałam przerwę od na przykład fast foodów, może tak, jak miałam przerwę od problemów żołądkowych, to sobie na przykład pozwalałam na jakieś fast foody, bo wiedziałam, że jak będę miała problem żołądkowy, to nie będę mogła. No i to są mi różne takie rzeczy, różne takie sytuacje, które pokazały mi, że no jakby moja samodyscyplina nie jest aż tak świetna, ja nie jestem aż tak cudowna i fantastyczna,
Więc tutaj właśnie w ten sposób tak to u mnie wyglądało. Natomiast właśnie wróciłam do tego, żeby pilnować tego, co jem, ile jem, żeby ograniczyć takie rzeczy. Też zaczęłam właśnie jeść regularniej, żeby pilnować, faktycznie pilnować tego, że hej, trzeba zjeść, trzeba właśnie w ten sposób zadbać o to. To jest twoje zdrowie. Ja przy okazji właśnie też swoje zdrowie leczyłam, więc wiecie, to też nie jest tak, że to się brało zupełnie znikąd. Więc wzięłam się za to, postanowiłam sobie, że właśnie w końcu to zrobię i wracam na te tory. No i słuchajcie, tak powolutku i ja w zasadzie ważę w tym momencie 122 kg, z czego wiecie, te 2 kilo no to jest często woda, na zasadzie właśnie, nie wiem, na zasadzie, no choćby przed okresem jestem i tak dalej, nie? Jestem też trochę spuchnięta, no i tak dalej. No ale właśnie o to chodzi, że przytyłam tyle w tak krótkim czasie, ale też udało mi się to w miarę szybko zrzucić, no ale to tylko dlatego, że aż tak dużo ważę i że aż tak po prostu dużo jest we mnie, jakby tak dużo da się zrzucić na jeden raz. Ale teraz jestem właśnie z powrotem na tej mojej drodze wyjściowej. Na TikToku, jak byliście na live'ach albo nie byliście, no to ja mówię, że ja w zasadzie schudłam przez ostatnie 3 miesiące 10 kg, no bo to by się zgadzało, nie? Ważyłam 130, teraz ważę 120, więc jakby to się zgadza. No ale to jest właśnie ciekawe, nie? Że myślałam, że jak zaczynałam ten kanał, że to jest moja najgorsza waga wyjściowa, a się okazało, że mogę lepiej, że mogę więcej. No i cóż, no i tak to wygląda. Więc to jest mała aktualizacja mojej wagi. Wracamy właśnie do tego pułapu. Ja wróciłam już na dobre tory. Biorę tabletki na żołądek, bo też pewnie będziecie ciekawi. Nie powiem wam, jakie przepisano od lekarza. I na razie działają, na razie jest ok. Tak naprawdę pewnie jak się skończą teraz w przyszłym miesiącu, gdzieś w połowie przyszłego miesiąca albo i później, no nie, później nawet. Nie wiem. Jak się skończą, to idę do lekarza, no i będziemy rozmawiać dalej, nie? Co robić z tym tematem mojego żołądka. Ale jak na razie jest ok, jest dużo, dużo lepiej. Nie mam takich skurcz żołądka, nie mam, wiecie, różnych takich dolegliwości, które mi bardzo często były ze mną. Jakby, wiecie, ja kiedy szłam na jakąś imprezę, na przykład związaną, nie wiem, była impreza rodzinna, gdzie wiedziałam, że będziemy po prostu siedzieć, nie tańczyć. Bo jak tańczę i jem cięższe rzeczy, to jest ok, no bo człowiek to spala. Ale jak wiedziałam, że idziemy na taką typową, domową imprezę rodzinną, gdzie siedzisz, jesz, no to ja wiedziałam, że ja mam zgagę murowaną, nie? I albo w nocy jeszcze, albo rano. I na przykład takie rzeczy, więc ja byłam na takie rzeczy przygotowana i stwierdziłam, no dobra, pewnie każdy tak ma, no ale tu się okazuje, że nie ma. I że właśnie gdzieś tam jest to problematyczne. Więc tak to u mnie wygląda, tak to właśnie w tym momencie jest, że już tych dolegliwości nie mam, ja się lepiej czuję, ja zdecydowanie mam więcej chęci do życia i powiem wam, że to jest taka teoretycznie drobna rzecz, a z drugiej strony niesamowicie mi pomogła. Też usprawniła właśnie no, kwestię jelit i jakby tej całej tego wszystkiego, no bo jak żołądek ci źle pracuje, no to nie spodziewaj się, że wszystko inne będzie dobrze pracować, prawda? No więc tak to wygląda i taka jest moja historia. Możecie dać znać w komentarzach, czy zauważyliście, że przytyłam. Na pewno podejrzewam, na pewno, ale dajcie znać, czy zauważyliście. I czy jakie są wasze odczucia, jeśli chodzi o ten czas, o ten okres czasu? Bo myślę, że to z waszej strony też jest, możecie mieć ciekawe przemyślenia, więc serdecznie was zapraszam do komentowania. Jeżeli podobał wam się ten film, to też zostawcie łapkę w górę, docencie, że jestem z wami szczera, że nie udaję, że się nic nie stało, bo nie było to dla mnie łatwe, powiem wam, nie było to coś, co przyszło mi bardzo łatwo, żeby o tym powiedzieć, bo mogłabym to teoretycznie przemilczeć i udawać, że nie było tematu. Natomiast no stwierdziłam, że chyba tak nie można, że po prostu nie mogę wam tego zrobić, bo przecież jakby chcę być z wami zupełnie szczera i tyle. I to jest dla mnie najważniejsze w tym momencie, żeby być z wami zupełnie szczerą, żebyście mogli w zupełności sobie na spokojnie to przeanalizować i żebyście wiedzieli, że nawet jak się potkniecie i to dużo i bardzo i mocno i upadniecie, to da się nadal wstać. Naprawdę da się, słuchajcie, tylko trzeba trochę wiary w siebie i
i mniej takiego obrażania się na siebie, mam wrażenie. Bo ja się obraziłam, mnie to zatrzymało na kilka tygodni tylko dlatego, że się obraziłam na siebie, że jestem taka głupia. No tak jest. Tak to wygląda, więc nie musicie tego błędu popełniać, co ja, natomiast właśnie w ten sposób to wyglądało, w ten sposób się tak to zadziało. Jest to przykre, ale z drugiej strony jest to ważna lekcja, ponieważ no, odchudzanie to nie jest coś, co się dzieje, wiecie, co się dzieje natychmiast, co jest krótkim procesem, miesiąc i już, tylko to jest coś, co naprawdę trwa długo i trzeba ciężko na to zapracować, a ludzie myślą, że to jest hop, siup i już. Natomiast, no tak jak mówię, ja tutaj wróciłam na tory, tak jak mówię, cukru nie używam nadal i cukru prawie w ogóle nie używam, ale już na przykład teraz ostatnio zjadłam sobie raz KFC i przyznaję się, zjadłam, ale to było chyba moje ostatnie fast food przez najbliższe 3-4-5 miesięcy. I zjadłam go na pożegnanie, trochę tak, po gastroskopii, słuchajcie, miałam gastroskopię i strasznie przeżyłam, okropnie, przysięgam, lekarz musiał krzyczeć na mnie, żebym się uspokoiła, bo prawie rozerwał mi mój przełyk, więc wiecie, hardcore był. Badanie trwało 3 minuty, najgorsze 3 minuty w moim życiu, ale jakby później zjadłam właśnie to KFC i to jest moje ostatnie KFC na pół roku na pewno, bo po prostu nie mogę takich rzeczy, więc to było moje ostatnie pożegnanie, a było rozgrzewające sery, wiecie, mac and cheese, ja bardzo lubię, więc chciałam spróbować, spróbowałam i koniec. I tak, lubię KFC, tak, lubię kebaby, lubię jedzenie na mieście, ale w tym momencie nie mogę tego robić, bo muszę pilnować tego, co jem. Więc jak jedzenie na mieście, to na, nie wiem, polską kuchnię, typu zupka, jakieś ziemniaczki, pierś z kurczaka, takie rzeczy, okej, okay. Ale po prostu nie mogę już jeść takich rzeczy, które lubiłam jeść, które sprawiały mi wielką, wielką radość, bo po prostu moje zdrowie mi w tym momencie na to nie pozwala. Ale popijam kawkę i kończę, kochani, kończę. Jak macie jakieś pytania, to dawajcie śmiało w komentarzach, ja chętnie na nie odpowiem, może sobie nawet zrobimy jakieś Q&A, jak się uzbiera trochę tych pytań. Wiem, że czekacie na filmik, ktoś idzie z psem, wiem, że czekacie na filmik związany z moją historią i Rafała, żebyśmy siedli i opowiedzieli ją. Natomiast no, jest to w procesie, musimy znaleźć czas wspólnie, gdzie będziemy mogli po prostu to zrobić, wiecie? To głównie do tego się sprowadza, że po prostu musimy mieć na to czas. A może się uda to zrobić na przykład, nie wiem, w środę, żeby na piątek wyszedł, ale też nie obiecuję, bo nie wiem, po prostu nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, więc kochani, to było na tyle. Zapraszam na TikToka, na Instagrama, oczywiście do subskrybowania kanału, ponieważ tak jak mówię, ja będę to często powtarzać, to jest dla mnie wsparcie. To, że zasubskrybujecie kanał, że dacie lajka, że skomentujecie, to jest naprawdę coś, co mnie bardzo wspiera i pomaga temu kanałowi się rozwijać, ponieważ przede wszystkim możemy później tą algorytm po prostu przesłać to dalej, tak? Więc to jest coś, co może dotrzeć wtedy do szerszego grona odbiorców, więc serdecznie Was zachęcam, zapraszam. Pomożecie mi tym, 3 kliknięcie dla Was, a dla mnie bardzo dużo mocne i wsparcie. Więc kochani, zapraszam. No i dobra, lecę kochani. Myślę, że to już by było na tyle, no bo nie ma co przedłużać. Już gadam 13-14 minut prawie. Więc ja mogłam tak gadać, a muszę jechać, bo jestem... muszę dojechać do domu, bo jeszcze dzisiaj mamy do zrobienia trochę rzeczy. W końcu moją mamę widzimy i jedziemy na pyszny obiad do niej, więc mój mąż jest zachwycony, bo po prostu jedzie do teściowej na obiad i po prostu jest nieobowzięty. Jeszcze dostanie swoją ulubioną surówkę, więc wiecie. No, tak to wygląda, tak to wygląda właśnie, więc. Więc kochani, tak jak mówię, okażcie mi to wsparcie właśnie poprzez przez te rzeczy, ale też napiszcie w komentarzach prosto z mostu. Możecie pisać pytania, jakie chcecie, bo myślę, że to dużo da Wam i mi, więc kochani, dobra, lecę, bo nie wyjadę po prostu, mam godzinę prawie drogi do domu. Dobra, lecę, pa! Mua!